Cześć, witajcie w 17 odcinku z serii Let's Play Demon's Souls. Tym razem przejdziemy już ostatniego bossa w tej krainie i będzie to już, prawdę mówiąc, ostatni boss, z jakim przyjdzie nam walczyć w tej grze. Więcej na razie nie będę mówił na ten temat, ponieważ nie chcę spoilerować tutaj następnego odcinka, w którym zakończymy już naszą serię i zakończymy grę w Demon's Souls. No ale my tutaj na razie musimy jeszcze pokonać tego bossa. Jest to Maiden Astrea i jej obrońca, czyli Garl Winland. Też mi się język plącze, ponieważ to już chyba 2 godziny nagrywamy. No właśnie, i to jest właśnie ta Maiden Astrea. Wprawdzie mówiąc, to ona jest uznana jako boss, ale z nią nie przyjdzie nam walczyć. Wystarczy, że z nią porozmawiamy, a ona wtedy popełni samobójstwo. Moglibyśmy ją spróbować też zabić. A właśnie, i to jest ten jej obrońca. Moglibyśmy ją spróbować zabić, ale ona będzie nas wtedy próbowała atakować, a jej ataki są dosyć silne, więc nie ma sensu jej atakować. Wystarczy chyba z nią porozmawiać. Myślę, że tak będzie lepiej. No, i jak widać, już jest początek walki. I przez całą walkę uświadamiają nam, że to my jesteśmy tymi złymi, że to my jesteśmy... Oj, tutaj coś mi laguje. Coś z nagrywarką chyba. Lost connection? Czekajcie, poprawię kabel. O, czekajcie. A chyba dobrze jest, okej, to idziemy dalej. Wybaczcie za te drobne problemy techniczne. No i tak, ten obrońca tutaj, ten Garl Winland, jest bardzo ciężki do pokonania. Może trochę łatwiej jest, gdy używamy tego miecza, co mam, ponieważ możemy atakować go cały czas tylko naciskając przycisk R2, co go będzie automatycznie wbijało w ziemię i nie ma on szans nas zaatakować wtedy. No ale istnieje możliwość, że on nas skontruje, a wtedy sytuacja już nie jest taka kolorowa. No, mniej więcej to tak będzie wyglądało. Cała batalia z nim. Tylko, że jak mi się stamina skończy, no to już tak dobrze tutaj nie jest. I jeszcze jedno uderzenie. O nie. Tak, o nie. Teraz, żebym tylko uciekł, bo... Dobrze, że mu tutaj ta skała przeszkodziła. No, ja i on się uleczyliśmy, czyli zaczynamy walkę tak naprawdę od początku. No dobra, teraz muszę trochę bardziej tutaj taktycznie zagrać. A taktycznie to mam na myśli zaatakowanie go szybciej i w większej ilości ciosów. Oła. Nie jestem pewny, co on ma za broń. To jest chyba Meridian Hammer, ale on nie używa tego ataku spamerskiego. I have failed you. No. I w tym momencie, aha, właśnie, jeszcze tutaj ekwipunek jego sobie wezmę, bo ma on bardzo dobrą zbroję. I w tym momencie już praktycznie zakończyliśmy naszą walkę z bossem. Teraz pozostaje nam tylko porozmawiać z Astreą. No, zobaczymy, czy mogę podnieść wszystko. Spodnie. Mam i jeszcze hełm. Dobra, nie mogę. No to muszę wyrzucić jeszcze to ubranie z Shrine of Storm tego Saint Arbeina. Dobra, ubiorę najpierw to, żeby mi się nie pomyliło. No i teraz wyrzucamy te jego tutaj ciuchy. Tak. Okej. No, zobaczymy, czy teraz mogę. O, tarcza i hełm. Dobra, mamy już cały jego ekwipunek, całe jego wyposażenie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu oglądaliśmy twarz naszego bohatera, ale tylko przez chwilę. No i teraz uważajcie na całe dialogi, bo podczas tej walki, praktycznie przez całą walkę, towarzyszyły nam dialogi. No tak, właśnie, w tej wodzie tutaj, która potrafi nas zatruć, znaczy jest to plagułę, czyli plaga, to
czają się takie bardzo denerwujące stwory, które atakują nas po kostkach i wyskakują z nienacka. No dobra, ale skupcie się tutaj na bardziej na tych dialogach. No tak, to było bardzo dziwne. No i to by było na tyle. Pokonaliśmy właśnie w tym momencie ostatniego bossa w Demon's Souls. W następnym odcinku wyruszymy już w naszą ostatnią podróż i zakończymy serię z Demon's Souls. Cześć, pozdrawiam i do usłyszenia.